Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o najbardziej lubianym przez egzaminatorów CKE odznaczeniu, czyli o orderze Virtuti. Militarii. W ramach powtórek maturalnych z historii, ale nie tylko, bo ten film przyda się także w nauce bieżącej. Tym z Was, którzy właśnie omawiają sobie historię Rzeczypospolitej w XVIII wieku, historię Konstytucji 3 maja i wojny polsko-rosyjskiej w obronie tejże Konstytucji, ta lekcja się jak najbardziej przyda, ponieważ Order Virtuti Militari został ustanowiony właśnie jako upamiętnienie jednego ze zwycięstw podczas wojny polsko-rosyjskiej roku 1792. W dzisiejszym filmie opowiem, co to był za Order. W jakich okolicznościach został on ustanowiony, przez kogo i na co warto tutaj zwrócić uwagę. To co? Zaczynamy! Muzyka 18 czerwca 1792 roku w małej wsi Zieleńce na Wołeniu rozegrała się bitwa właśnie pod Zieleńcami. 11 tysięczny korpus rosyjski pod dowództwem generała Herkulesa Morkowa został rozgromiony przez siły polskie, którymi dowodzili książę Józef Poniatowski oraz Tadeusz Kościuszko. Sama bitwa rozegrała się, jak już wspomniałem, 18 czerwca 1792 roku i miała ona miejsce w ramach toczącej się wojny polsko-rosyjskiej w obronie konstytucji 3 maja, która została, przypomnijmy, ustanowiona w 1792. Pierwszym roku. Sama ta bitwa pod zieleńcami nie miała jakiegoś istotnego wpływu na toczącą się wojnę polsko-rosyjską, niemniej była pierwszym znaczącym zwycięstwem sił polskich po bardzo długim czasie, po aż 94 latach. Ile? Tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się. 94 lata minęły i nie było żadnego istotnego zwycięstwa militarnego sił polskich. Dopiero bitwa pod Zielnicami była takim pierwszym większym sukcesem. Ostatnia taka bitwa, która była sukcesem sił polskich, rozegrała się w 1698 roku i to było zwycięstwo sił polskich nad tatarami w bitwie pod pod hajcami. I to była bitwa, która miała miejsce za panowania króla Augusta II, zwanego Mocnym z dynastii Wettinów. Król Stanisław August Poniatowski wówczas pomyślał, że należy upamiętnić to zwycięstwo w tej bitwie i 22 czerwca tego samego roku ustanowił order jako upamiętnienie tego sukcesu. W liście do swojego bratanka księcia Józefa Poniatowskiego sam król Stanisław August napisał: Przyszło mi do głowy przesłać Ci rodzaj medali owalnych, które z jednej strony mieścić będą moje imię a z drugiej napis Virtuti Militari. Co znaczy Virtuti Militari? Po łacinie oznacza to cnocie wojskowej. Będą to medale srebrne dla szeregowych, a złote dla oficerów. Właśnie książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko byli jednymi z pierwszych żołnierzy, dowódców, którzy zostali tym orderem Virtuti Militari. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Order Virtuti Militari. Warto sobie y, pamiętać jego najwcześniejszą wersję z 1792 roku, czyli właśnie owalny kształt. Na jednej stronie mamy y, inicjały króla, czyli SAR, czyli Stanislaus Augustus Rex, zaś y, na drugiej stronie tego orderu mamy łaciński napis Virtuti Militari, czyli Dosłownie oznacza to cnocie wojskowej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się. Cześć!